No dobrze, Robert Lewandowski jest w Barcelonie, ale jak ta Barcelona będzie grała z Robertem Lewandowskim, tak? No wiadomo, Robert Lewandowski na szpicę jako napastnik, ale jakie będą roszady, składy? Jak będzie wyglądała też ta Barcelona, jeśli chodzi o zawodników, którzy przyszli w tym letnim okienku transferowym? Dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, wstępny praktycznie taki szkic. No wiadomo, decyzję podejmuje trener Blaugrany, a więc Szawi. Natomiast no pobawimy się w ustawienie Barcelony. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. you <laughs> O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawię taki skład, jeśli chodzi o Barcelonę, jak by mogła wyglądać tutaj wyjściowa jedenastka Barcelony z Robertem Lewandowskim, tak? No więc tak, no nie mam tej infografiki, wybaczcie, ale wygląda to w ten sposób też zrobimy sobie tej zawodników tak z zmienników praktycznie tej wyjściowej jedenastki. Jak, jakby praktycznie to mogło wyglądać. Mamy tak Jordi Alba, Araujo, Ter Stegen, Piqué, Pedri, Busquets, Gavi, Ansufati, Lewandowski, Dembele tak mogłaby wyglądać właśnie skład e, skład faktycznie Araujo, przepraszam, tak oczywiście skład FC Barcelony, jeśli chodzi o sezon 22 na 23 e, tak właśnie by mogła wyglądać ta wyjściowa jedenastka, czyli Jordi Alba, Araujo Terstegen Stegen, Pique, Aspliqueta, Pedri, Busquets, Gavi Lewandowski, Dembele, Ansufati Lewandowski oczywiście na szpicy no i oczywiście są tutaj e, kwestie praktyczne Zmienników za Lewandowskiego może grać Obama Yang. Wydaje mi się, że tutaj mało prawdopodobne, żeby Barcelona grała dwoma napastnikami, Obama i Lewandowskim. Zresztą jest tutaj ciekawa sytuacja, nie wiem czy na to zwrócić uwagę, ale Obama Yang rywalizował, jeśli chodzi o króla szelców w Bundesliga parę lat temu, zanim opuścił tej Bundesligę, przeniósł się do Arsenal London. Teraz praktycznie będzie z Lewandowskim występował wspólnie w Barcelonie. Ale no, znaczy, bo Obama nie ma podjazdu do Roberta Lewandowskiego, nie ma co się oszukiwać. Może tutaj rotować tym składem. Jestem zresztą ciekawy, czy Szawi będzie stawiał systematycznie na Lewandowskiego, będzie występował w każdym meczu, czy też nie. Zobaczymy. No i mamy tak Dembele, ewentualnie Rafinha za niego, Pedri, zamiast Pedriego może być Kessi, albo też Sergi Roberto, Busquets, za Busquetsa może być Nico, Gavi, tutaj może być Pablo Torre, Ansufati, za Ansufatiego tutaj tak Depay, Albo też Ferran Torres, tak może wyglądać sytuacja. Jordi Alba Alonso, Araujo. za Araujo może wystąpić Garcia, no i mamy Bramkę Inaki Pena, Pique, tutaj Christians Kunde, może tutaj mógłby zastąpić właśnie Pique, Aspilicueta Dest. Edes praktycznie mógłby tutaj zastąpić Azpilicuete, czyli tak wygląda to zestawienie, jeśli chodzi o piłkarzy tutaj właśnie Blaugrany, tak, dom jedenastkę. No, i, znaczy ja no kojarzę oczywiście tak tych zawodników, jakby to ustawienie, ale jestem szalenie ciekawy, jak to będzie wyglądało w praktyce, no bo ja jestem ciekawy, jak będzie grał w ogóle Robert Lewandowski w La Lidze, po prostu w Lidze Hiszpańskiej. Jestem po prostu szalenie tego ciekaw, to ustawienie, jak to po prostu będzie wyglądało w praktyce, tak? No bo możemy tutaj oczywiście zakładać, tak, tą wyjściową jedenastkę, ale jaki będzie pomysł na grę? Wiadomo, że jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego i Bayern Monachium, miał ja zawodników, którzy dogrywali mu te piłki, którzy praktycznie mu asystowali, to był Thomas Miller, tak? To był po prostu Serge Gnabry, to był Kingsley Coman. Jak to będzie w przypadku właśnie Barcelony? Znaczy, że to znaczy, że co Ansu Fati będzie dogrywał, czy Dembele będą po prostu grać na Lewandowskiego, e, czy oba, Obama Jank na przykład nie wystąpi czasem na prawej albo lewej e, pomocy, tak? E, może być takim fałszywym napastnikiem, no bo to też wiadomo, że jak Lewandowski wyjdzie w podstawowej jedenastce, to zaraz będą go kryć, tak? to jest oczywiste, więc obama może może po prostu będzie zmyłka, obama będzie po prostu przestawiany jako ten na szpicy napastnik i rzeczywiście oni będą się zmieniać, będą rotować praktycznie tym, tak, że a więc Robert Lewandowski będzie schodził z radarów spora praktycznie tutaj krycia nawet do po prostu połowy boiska. Tak było w niektórych meczach, jeśli chodzi o bayern Monachium, żeby zgubić tak naprawdę trop, no bo oni wiadomo, tak, obrońcy zaraz będą, przykleją się plasterek do Roberta Lewandowskiego, go 90 minut, nie odstępować go na krok. Czyli tutaj musiałby być zmyłka, tak? Musiałby być praktycznie drugi zawodnik. No Bayern Monachium to troszeczkę, to tam troszeczkę była inna sytuacja, bo tam było sporo zawodników o charakterze napastników, albo zawodników, którzy mogli zdobyć bramkę. No wiadomo, Kingsley Coman, tak, po prostu Serge Gnabry Thomas Miller, więc obrońcy musieli potencjalnie wszystkich nich i wszystkich po prostu kryć, bo byli bardzo niebezpieczni. No tak samo jest w przypadku Barcelony, ale no tutaj jednak wydaje mi się, że Barcelona będzie stawiać moc na Roberta Lewandowskiego, dogrywać te piłki i grać praktycznie na... Roberta jako lidera, jako praktycznie lidera. Fajnie wyglądało w przypadku Bayernu Monachium prostopadłe piłki, tak, na przykład od obrońców Bayernu Monachium. Boateng świetnie po prostu takie piłki dogrywał albo w uliczkę, albo po prostu prostopadłe piłki do Roberta Lewandowskiego. Jestem ciekaw, czy taki model też będzie stosowany w przypadku Barcelony. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo efektowne w przypadku La Ligi. To by się sprawdziło, bo jednak piłkarz że Bundesligi wiedzieli doskonale, blokowali to, przecinali praktycznie te piłki, ale przynajmniej przez pierwszy sezon to by się sprawdziło, jeśli chodzi o La Liga. Takie mają, mam po prostu zdanie. No i też ta współpraca, tak, na przykład tutaj Busquets-Lewandowski, Pedri-Lewandowski, Gavi kontra Lewandowski. Jestem po prostu tego bardzo ciekawy jak to po prostu będzie wyglądało. No oczywiście, no wszyscy wiemy, tak, nazwiska zawodników, ich praktycznie pozycje na boisku, ale jak to w praktyce zadziała, tak? Jak to, no to wiecie, to tak samo jak macie Ferrari, nie? Wiecie jak to Ferrari wygląda, oglądaliście po prostu setki tysięcy filmików na YouTube, jeśli chodzi o to Ferrari, ale jakbyście kupili to Ferrari, albo mogliście przejechać tym Ferrari, to zupełnie inne odczucie. Tak samo tutaj, no wiecie tych piłkarzy, wszystkich znacie, oglądaliście ich setki razy, no niektórych na żywo, na meczu, to po prostu, tak, a tak w większości na mecze w telewizji, w internecie, ale jak to będzie, jak to wszystko zagra w praktyce, jestem z tego szalenie ciekawy, tak, czy ta, na przykład, taktyka będzie indywidualna, jeśli chodzi o mecze, po prostu tak, czyli na przykład Lewandowski w pewnych meczach, jeśli chodzi o Ligę, kompletnie nie będzie występował, nie, nie będzie po prostu go forsował w szawi, tak, wiadomo, pewnie Liga Mistrzów i tam rozgrywki takie, to Lewandowski będzie grał od pierwszej minuty, no sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No właśnie, napiszcie w komentarzu, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi o tą wyjściową jedenastkę, tutaj Barcelony, tak jak ona będzie wyglądała. No, na pewno nie ma rywalizacji, jeśli chodzi o Barcelonę. No, bo Obama no nie jest to zawodnik, który mógłby Robert Lewandowski rywalizować. Albo odwrotnie, Obama nie, nie ma co rywalizować z Robertem Lewandowskim, bo to jest zupełnie inny poziom. Zresztą, Obama Young zupełnie inny prezentował poziom, jak był w Bundesliga, grał, a jak po prostu przeniósł się do Arsenalu, a gdzieś ta kariera po prostu pikowała. To nie jest ten poziom, żeby tutaj tak mógł rywalizować z Robertem Lewandowskim. Ale wydaje mi się, że Obama Young powinien tutaj. Mieć inną e, e, praktycznie rolę na boisku. Zresztą czasami, jakby właśnie było tych dwóch napastników, e, byłaby to ciekawa sytuacja, bo Obama Young jakie są potrzeby napastnika i tak samo Robert Lewandowski, czyli jakby rotowali się, zmieniali, ale nie w każdym meczu, e, no bo wiadomo, jednak my jeden zawodnik musi być na tej szpicy, to byłaby świetnie, tak? Byłaby to świetna praktycznie sprawa. Tak było wielokrotnie w Bayernie Mannachim, że jak na przykład Robert Lewandowski, Lewandowski się cofał, dogrywał piłki e, do pomocników czy po prostu innych zawodników z Bayernu, bo doskonale Wiedział, jakie oczekiwania, jaką on by chciał w ta, tę, taką piłkę otrzymać, gdyby był w polu karnym. I to fajnie po prostu wyglądało. I to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Stawcie suba, trzymajcie się.